Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o dalszych i kolejnych spadkach, które no mamy na markecie. Zobaczcie, tutaj fajnie to już szło. No i mamy kolapsy, mamy spadki. No i wszystko sobie to dzisiaj przeglądniemy. Zaczynając może właśnie od Esport Fire 300. No i tu bardzo duży kolaps. Tutaj jeden i teraz trochę spadało to w dół. Także no mamy te... O kurczę, czekajcie, trzy... O jacie, zobaczcie jakie to są wartości, nie? Jak się cofnęliśmy w dół. Okej, możemy też zobaczyć sobie Paryż. Tu po prostu cały czas konsekwentnie jakieś tam wybitki, natomiast spada w dół. No i mamy bardzo niski punkt. Jest to najniższy. Najniższy Paryż jest w historii. Dobra, Rio, o tutaj coś nawet odbiło, teraz ten... No, Rio jak to Rio, też jest nisko. Większość, czekajcie, Antwerp. No wiadomo, tylko tutaj po promocji. Natomiast no jest to aktualnie nisko, no i dalej spada. Dobra, Sztokholmik, no tak samo. Tutaj też jakaś wybitka, tutaj też jakieś odbicie. No ale niestety ciągnie to wszystko w dół. RMR-y, to dobra, takie rzeczy już nie patrzmy. Jakieś takie pojedyncze bym jeszcze obczaił. Co u załamania na przykład? Okej, no miała ten swój dołek 70 groszy. Kurczę pieczony. I teraz odbitka tam do 75 powiedzmy. No dalej są to te niskie wartości, klaczyk, złoty 50 i tu jeszcze większej odbitki nie ma żadnej. Ukąszenia węża, bo to mnie ciekawiło. No i 80 groszy, no jakaś odbitka do, ale to takie groszowe są, ok. No to dalej operujemy w tych niskich wartościach. Możemy sobie jeszcze zerknąć Kopenhagę, no i 120 tysięcy mamy kandydata wystawionego. On rośnie, w sumie legendy i challengerci to jakoś nie patrzę, natomiast idą w miarę łeb w łeb. Jeśli chodzi o ich ilości. Ok, no i tutaj fajnie poniżej złoty 5 mamy. Natomiast no, kandydat złoty 7, to tu trochę gorzej. Szkoda, że no ten kandydat nie jest na przykład złoty 4, nie? Zawsze ten grosz taniej. No a ludzie bardziej byliby skłonni skupować z tego marketu. No nic, ciekawe jak to też się rozkłada. Że jakiś duży odsetek ludzi kupuje właśnie stricte tutaj z marketu, a nie z gierki. Patrząc na to, żeby po prostu nie robić nowych supply. Znaczy, kiedy... jest cena tak znacząco, bo w sumie ile to jest 6 groszy, to dużo, to pewnie na pewno ten odsetek się zwiększa. No jak jest droższa na markecie, to pewnie też to się zmniejsza, ale powiedział. Dobra, lecimy holo jeszcze, bo też... Okej, Cloud9 nawet coś z odbitką. No Kopenhaga ma się dobrze, tak szczerze. Koi też, Furia stoi w miarę, Virtusiki też utrzymują się na tych wartościach. Okej, no Małzik tutaj jedynie trochę na spadkach. Gamer Legion stoi. Wszystko to stoi. I nie wiem, przypomina mi to Paryż, serio. Teraz jeszcze powinna być jakaś odbitka kolejna. I naprawdę już będę miał takie flashbacki z Paryża, że to hit. Czy takie coś się może wydarzyć? No, w teorii może się wszystko wydarzyć. Ale jak będzie, zobaczymy. Też w sumie. Ach, dobra. Najwyżej coś zlikuje. Roy CS2, jak się ta strona nazywała. CS Roy. Możemy sobie jeszcze pójść. Tak na szybkości zobaczyć po prostu, jak to wygląda z. 88 mamy ROI, czyli spada sobie. 83 pretendencik. No i legendy, które no mają to ROI na bardzo niskich poziomach. No tak, w sumie też ceny nie wzrosły, to czemu ROI miałoby wzrosnąć? No dobra, będziemy czekać, będziemy patrzeć na tą Kopenhagę. Zaraz pewnie, no zaraz gdzieś będzie miesiąc, od kiedy mamy promocję. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, pa pa.